Mam pytanie filozoficzne. Tak. Czy praca w reklamie psuje? To jest wszystko i to jest nic. Witam w naszym programie, to jest wszystko i to jest nic. Pojadę do Obi i za 50 zł taką lampę do remontów kupię. Tak jest, taką 1000 watów żarową. Taką żarową. Było ciepło w pokoju, nie? Było ciepło. Znam to. I postawiłem sobie w domu na przykład i sobie kombinowałem z oświetleniem. Tam powiedziałem koleżankę na przykład, nie, jak to światło prawda działa, to ja tu wyżej, a tu niżej. Koleżanka i tak dalej. Mówi, nie, na solarium się pisałam. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku serii Z prędkością wyobraźni, gdzie rozmawiamy z najciekawszymi polskimi artystami, którzy przelewają swoje idee na rzeczywistość. Jak pewnie dobrze wiecie, artysta, który nie ma do tego odpowiednich narzędzi, daleko nie zajdzie. Więc my tutaj, nawet przed sobą, dosłownie takie narzędzia mamy i należą one do platformy NVIDIA Studio. Na czym ona polega? Otóż kiedy zobaczycie laptopa, takiego na przykład jaki mam tutaj przed sobą, czyli MSI Creator 15, to zobaczycie na nim naklejkę RTX Studio, która oznacza, że w środku jest bardzo wydajny układ graficzny, jeden z najnowszych. W tym przypadku jest to GeForce RTX 3060 i dzięki temu to jest dobra platforma dla twórców, którzy chcą się skupić po prostu na tworzeniu. A takim twórcą jest mój dzisiejszy gość, czyli Krzysztof Bednarski, na rozmowę, z którym Was zapraszam. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Karol. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o tym, jak praca przed komputerem wpływa na plecy artysty. Odcinek L3, L4. Odcinek L3, L4, tak? Tak mi się wydaje, że ostatnio słyszałem właśnie, że... Znaczy ostatnio musiałem zgłębić ten temat właśnie, bo jak jestem wyprostowany, to plecy mnie bolą. Ta naturalna pozycja, w której właśnie nic nie boli, to jest ta taka właśnie przed komputerem, taka o... Taka, to jest ten zawijas właśnie, to jest ta naturalna pozycja. A pamiętasz stare dobre czasy, jak... I ty i ja jesteśmy z podobnych roczników. Mogliśmy siedzieć przed kompem w dosłownie każdej pozycji i było okej? Okay? No nie? Tak. Wiesz, dało się obejrzeć cały sezon serialu. Dało się po prostu siedzieć nad Photoshopem, nad jakimkolwiek innym programem cały dzień w jakiejś pozycji absolutnie nieanatomicznej. Potem wystarczyło wstać, zjeść pizzę i było wszystko git. Tak, przespać się półtorej godziny, prawda, wstać i powtórka. Dokładnie. Tak, drodzy Państwo, witamy w studiu, w którym rozmawiają dwie starsze osoby. Nie, zupełnie serio. Krzysztofie, bo ty się zajmujesz mega ciekawymi rzeczami, naprawdę, takimi, których ja absolutnie nie jestem w stanie pojąć i już ci mówię dlaczego. Bo zajmujesz się, między innymi oczywiście, tworzeniem identyfikacji wizualnych. Robię obrazki. Robisz obrazki? Robię obrazki, tak. Robię obrazki i te obrazki, które robię, są zwykle związane, znaczy w ostatnich latach tak, głównie z identyfikacją wizualną, oprawą wizualną, tak. Mhm. Dla mnie to jest o tyle taka głęboka do zrozumienia rzecz, że ty stajesz przed klientem, no nie, przychodzi do ciebie klient i mówi, jestem firmą X. Niech będzie to, nie wiem. Zajmujesz się małymi biznesami też? Jakby przyszedł do ciebie salon fryzjerski na przykład, czy niekoniecznie? Szczerze mówiąc, przeróżnie. Tak, przeróżnie i rzeczywiście nie ma absolutnie reguły, ponieważ w ostatnich latach projekty były przeróżne rangą od startupów do dużych firm. Powiedz proszę, Krzysztofie, taką hipotetyczną sytuację sobie wyobraźmy. Ja mam salon pielęgnacji psiej sierści, salon groomerski, przychodzę do ciebie i zastanawiam się, jak wygląda proces z twojej strony, takiego wyłuskiwania w rozmowie z klientem, potencjalnym klientem, rzeczy, które potem możesz przenieść jako taka idea kreatywna i potem identyfikacja wizualna. To jest taki przykład pracy, zlecenia, które raczej wykonywałbym, powiedzmy, samodzielnie, tak? Jasne. Więc również ten cały proces jakby poznawania klienta, no również po prostu należałby do mnie. Mhm. Wspominam o tym dlatego, że zazwyczaj przy większych zleceniach jest więcej podmiotów związanych jakby ze zleceniem, są agencje strategiczne, prawda, w zależności od... To jest cały, mądrzy ludzie, gdzie każdy musi dołożyć swoje 5 groszy. Tak, jest cały research, po prostu, wiesz, robiony badania przez wiele miesięcy, wiesz, i agencje od strategii, komunikacji i tak dalej. Zanim zabierzemy się do jakiegokolwiek pracy, znaczy tak naprawdę ta część poznania klienta, co wyróżnia tego klienta, całego rynku, konkurencji tego klienta, jest przynajmniej równie ważna niż ten etap samego tworzenia, no już konkretnie, jakichś tam przykładów, prawda, wizualnych. A masz tak, że jak już
poznasz branżę, poznasz tego konkretnego klienta lepiej, to potem siadasz na przykład do Photoshopa i trochę tak oldschoolowo, bo ja wiem, że ty masz to, w sobie masz ten konkretny podział na new school i old school, w sensie pracujesz na sprzętach cyfrowych, ale czasem lubisz starą, dobrą technologię też sobie wykorzystać. W sensie DOS, tak? Czy... Nie, no bardziej kartka i długopis, no nie? Że potrafisz to połączyć. To czy właśnie masz tak, że siadasz i tak trochę oldschoolowo po prostu od razu w jakiś sposób sobie szkicujesz to, co przychodzi ci do głowy, czy to może jest bardziej taki techniczny proces, gdzie wiesz, jednak od razu pracujesz na warstwach, no nie? Od razu to jest digitalowe. Czy najpierw po prostu siadasz sobie z kartką i długopisem? Już i mówimy o tym takim procesie już stricte pracy nad wizualem już samym, prawda? Oczywiście, bo zanim jest ten wizual, prawda, ten etap powiedzmy poznania klienta, tak, to jeszcze jeżeli możemy na przykład wspomnieć o takich różnych zabiegach, które się robi, to dawaj, no. Żeby znaleźć jakby właśnie sedno tego klienta, charakter tego klienta, prawda, czyli tej marki, tak, którą dopiero tak naprawdę będziemy tworzyć. Tak? Czym ta marka jest? Tak? Czyli na przykład jest coś takiego, co powiem po angielsku personality sliders. Wyobraźmy sobie taką linię. Tak? Po jednej stronie tej linii jest na przykład New York Times. Po drugiej stronie tej linii jest Facebook. Okej. I teraz tak, New York Times to jest bardziej autorytet w swojej dziedzinie. Facebook, nazwijmy go bardziej przyjacielem. Tak? Okej. I teraz mamy tu nową markę i zastanówmy się, biorąc pod uwagę cel tej marki, target tej marki, gdzie na tym sliderze, na tej linii znajduje się powiedzmy ta nasza pożądana marka. Czy jest bardziej autorytetem w swojej dziedzinie? Czy jest bardziej pomocnym takim... pomocnym przyjacielem, wujkiem, dobrą radą, prawda, który nam zawsze w jakiś tam sposób... To ma związek ze sposobem, na przykład planowanym sposobem, nie wiem, komunikacji danego brandu. Oczywiście, prawda? Tak. To załóżmy, w jaki sposób ten brand się wyraża. To załóżmy, ponieważ... że jestem takim, ja jestem takim zakładem niedużym, który jest, wiesz, na osiedlu, więc wydaje mi się, bo to pewnie też klient sam się musi ustosunkować do tego niekoniecznie ostro, wydaje mi się, że jednak jestem bardziej takim przyjacielem. Ja nie chcę występować, wiesz, w gazetach typu Mój Pies i mówić, że tylko tak należy robić. Nie, ja chcę być tutaj do ludzi, którzy są z bliskiej okolicy i chcę robić takie, wiesz, fajne usługi, że czujesz się cozy. Przychodzisz i od razu czujesz się jasne, jako siebie. Jasne. To weźmy sobie drugi slajder w takim razie i powiedz mi, czy ta twoja marka, twój salon, tak? Weźmy sobie drugi slajder i po jednej stronie są linie lotnicze Qatar, a po drugiej stronie jest Ryanair. Tak? Okay. Czy twój salon jest bardziej Ryanair, nazwijmy to, młody i innowacyjny? Czy... Tak, sprytnie. Dobra. Młody i innowacyjny, no. Też... Oczywiście, nie chodzi o to lepsze, gorsze. Jest inne, wiadomo, prawda? Jest po prostu inne. Jedno i drugie ma swoje zalety, prawda? Komunikuje się w inny sposób, po prostu ma inny, tworzy sobie inną tożsamość, a co za tym idzie, ma inny wizerunek w oczach ludzi, prawda? Oczywiście. I po drugiej stronie mamy ten Qatar, który jest taką tradycja, prestiż. Fioletowe kolory, to się kojarzy troszeczkę z jakąś królewskością, z jakąś, z jakimś właśnie tradycją troszeczkę, prawda? Okay. Ten żółty Ryanair. Więc te wszystkie slajdery, powiedzmy, jak się zastanowimy nad nimi, można masę różnych przykładów tutaj jakby wymieniać, prawda? Czy jesteśmy stonowani w komunikacji, czy jesteśmy jakby takim bardziej rebelem, prawda? I to wszystko nam się powinno stworzyć charakter tej marki, prawda? Okay. I teraz tak, wiele różnych innych zabiegów. Warto sprawdzić, co? Cały rynek i konkurencja. Czyli jeżeli wrócimy do salonu twojego, to sprawdźmy inne salony. Zróbmy sobie na przykład mapę kolorów innych salonów. Bo co na przykład...
Zobaczmy, czy każdy, nie wiem, czy na może przykład jest, wszystkie salony mają jakąś konkretną paletę. Nie wiem, pomarańczowe tak, na tak, przykład. Tak, tak, tak. Nie chodzi konkretnie o to, żeby, o kurczę, pomarańczowy jest zajęty, to już nie zrobię pomarańczowego, powiedzmy, moim głównym kolorem, powiedzmy, akcentowym w identyfikacji nie może być pomarańczowy. Może, oczywiście, ale warto zebrać te wszystkie informacje, żeby po prostu wiedzieć, jak wygląda rynek, jak wygląda konkurencja i żeby znaleźć to odpowiednie po prostu miejsce dla siebie. Sprawdzić też, w jaki sposób inne salony się komunikują, tak? W jaki sposób chcemy się pozycjonować względem, powiedzmy, innych marek. Jak te wszystkie slajdery sobie poprzestawiasz, to może wydaje mi się, że w ogóle dla klienta potencjalnie ten cały proces może też mu dać dużo w układaniu w ogóle swojej strategii biznesowej, no bo sobie uświadomi kilka rzeczy. Tak. Jak o tym mówiłeś, o tej palecie kolorów, to prawdziwa historia z zeszłego tygodnia. Moja żona kupowała, trzymamy się znowu tematu psów, ale to jest prawda, kupiła karmę dla psa, taką w puszce, wiesz. Okay. I moja żona jest weganką, więc nie mięsa, nie żadnych produktów od zwierzęcych. I słuchaj, kupiła puszki karmy psiej, w której ewidentnie w środku jest mięso, w kolorze zielonym. I cała puszka była taka zielona, taka roślinna, nasycona i tam, gdzie był napis z zawartością, było trochę jaśniej. I tak, wiesz, stoję, otwieram tą puszkę, wiesz, tam daję karmę mojemu psu i myślę sobie, czy ona kupiła puszkę w kolorze zielonym po to, żeby, wiesz, jako weganka po prostu bardziej... Od razu większość, skojarzenie. Stary, większość jej zakupów, jak się zerknie do siatki, to są rzeczy zielone, tak, warzywka, owoce i tak, po prostu rzeczy zielone z natury. Więc i karma dla psa, mimo że jest mięsna, to super w ogóle patent tego producenta, bo to jest pierwszy raz taką karmę widziałem w kolorze zielonym. Ja, jeżeli w tej chwili sobie tak pomyślę o produktach wegańskich, to tak, większość z tego, co kojarzę, jest w sumie brandowana tak zielono, tak? Oczywiście, co warto... Jeżeli chodzi o moją osobę, ja oczywiście nie jestem strategiem, prawda, nie jestem strategiem biznesowym, prawda, i w przypadku większych projektów ten cały, te wszystkie właśnie warsztaty, zgłębianie, jaka jest mapa kolorów, jaka jest konkurencja, to jest zwykle zgłębiane przez tam mądre głowy strategiczne w agencjach strategicznych. Ja głównie zajmuję się tą częścią wizualną, tak? Zajmuję się identyfikacją wizualną, która jest, powiedzmy, jakąś tam częścią tworzenia marki, prawda? Ponieważ marka, brand, tak? No to nie jest tylko jak ta marka wygląda, bo to jest tylko jeden z elementów, prawda? Oczywiście, wszystko, czym ta marka jest, w jaki sposób się zachowuje, w jaki sposób mówi do nas, wszystko składa się na wizerunek tej marki, jak inni postrzegają tą markę, prawda? Ja głównie zajmuję się tą częścią wizualną, więc w przypadku większych projektów są inne mądre głowy, które są odpowiedzialne też za, powiedzmy, jakiś tam za zorganizowanie wszelkich informacji, które są nam potrzebne. No i później zazwyczaj moim zadaniem byłoby w dużym uproszczeniu wziąć sobie te wszystkie suwaczki, mapy kolorów, planowaną komunikację, wszystkie informacje, które zdobyliśmy, przełożyć to na coś wizualnego. Tak? Długo taki proces zajmuje? Ja wiem, że to się na pewno różni, ale zastanawiam się, bo ktoś mógłby pomyśleć, że no dobra, masz już te parametry zrobione, czyli ta praca z tyłu, lekcja jest odrobiona, potem siadasz i wiesz, wrzucasz te wszystkie informacje trochę w siebie. Tak, i wypluwam obrazek. Idziesz się przespać, tak? Idziesz się przespać i rano, tak? Czy jest zupełnie inaczej? Bo ja nie mam pojęcia. Czy wypluwam obrazek, czy kładę się spać i wypluwam obrazek? Zdarzało się, że wstałem i gotowe. A to jest dobra fucha wtedy. To jest dobre. Czujesz, że to po prostu się przemieliło, nie? I przemieliło się, ale szczerze mówiąc nie, rzadko. Rzadko, okay. Tak, więcej, dużo więcej jest długiego mielenia, kombinowania, eksperymentowania. Tego jest zdecydowanie sporo. Zdarza ci się poczuć, że masz ten stan flow takiego kreatywnego? Czasami, zbierając nawet wszelkie te informacje, tak, o
danej marce, przed etapem właśnie pracy wizualnej, mam pewne wyobrażenie, tak, zbierając te informacje, mam pewne wyobrażenie, czasami wpadnie jakiś pomysł, że kurczę, czy tam jakieś te kuleczki w głowie się postykają i jakiś tam pomysł, zarys wizualny już sam jakby w głowie powstaje. Czasami wręcz przeciwnie. Okay. Czasami jest to rzeczywiście tygodniami na przykład ciągnący się eksperyment, jak to ugryźć, żeby teraz wszystkie nasze założenia, które chcemy przełożyć na ten aspekt wizualny, żeby one się zgadzały. Tak? Okay. Żeby one się zgadzały z tym właśnie, z tymi badaniami, czym ta marka ma być, w jaki sposób ona ma wyglądać, kogo ma przyciągać, do kogo ma mówić, prawda? To jest super w ogóle, że o tym wspominasz, bo wydaje mi się, że czasem patrząc na różne logotypy, na identyfikacje wizualne, można mieć taką, może się wydawać niewprawnemu oku, że kurczę, ja patrzę na coś, komuś się wymyśliło jakieś logo i takie ma, no nie? A ty doskonale wiesz o tym, że to jest bardzo często super przemyślany pomysł, który wynika z pewnych cech, który wynika z tych suwaków. To nie jest tak, że ktoś ma po prostu obrazek, bo taki, wiesz, stokrotka mu się narysowała i ją ma w logo, bo po prostu lubi, tylko to z czegoś wypływa, ale oczywiście my mówimy tutaj o markach, które są tego świadome i które przeszły ten proces, no nie? Że to po prostu było. Tak, dokładnie. Ja nie pamiętam, jaka to była instytucja, ale gdzieś właśnie takie czytałem takie badanie, że jeżeli wstaniesz rano, robisz sobie śniadanie, chodzisz, swój cały dzień mija, idziesz na miasto, wracasz, to w ciągu tego dnia, bardzo tam przeciętnie, przez twoją jakby, nie wiem jak to powiedzieć, linię wzroku, czy w zasięgu twojego wzroku, znalazło się w ciągu tego dnia około 6000 logotypów. 6000, tak, wynikało z jakiegoś badania. Może oczywiście jest różnica. Ja wiem, żart oczywiście. Tak, tak, wstałeś rano, popatrzyłeś na telefon, ekspres do kawy, lodówka, prawda? Zrobiłeś sobie kawkę, odpaliłeś YouTube'a, a tam już 50, a tam jest 50 mignęło w parę sekund, prawda? Ale to, wyszedłeś na zewnątrz. Ale my większości tak naprawdę nie widzimy. Czy się zastanawiałeś kiedyś nad tą percepcją? Czy człowiek faktycznie to rejestruje na pewnym poziomie? Nie aktywnie, tylko na pewnym poziomie. Tak samo jak nie rejestrujesz świadomie każdej marki samochodu, która przejeżdża obok ciebie. Tak. No ale właśnie, może gdzieś tam z tyłu to się zapisuje. To jest bardziej ciekawostka pod tym kątem, ile tych marek, ile tych znaków konkuruje o twoją uwagę. Wszystkie. Prawda? No. I jaka to jest ilość. Co myślę, że jest istotne, na przykład logo w tym, jeżeli chodzi o, teraz trochę przesadzę mocno, ale powiem takie zdanie, że logo jest absolutnie niczym. Zgadzam się z tobą. Logo jest absolutnie niczym. Się zgadzam, tak. Logo nic nie. Jest to oczywiście znakiem, który powinien być zgodny z marką. Ja to nazywam, czy to jest takie moje, powiedzmy, prywatne przemyślenie. Ja widzę logo jako taki pomost, tak? To jest pomost między tym, czym, to jest coś, co ty zobaczysz, i to jest pomost do skojarzenia, żebyś skojarzył ten znak z daną marką, którą już doświadczyłeś, słyszałeś, która mówiła do ciebie, z którą obcowałeś na przykład wcześniej, prawda? I dlatego jakby w tworzeniu brandu, marki, absolutnie masa rzeczy ma znaczenie, nie tylko ten aspekt wizualny, ale właśnie aspekt właśnie w jaki sposób, tak zwany tone of voice, w jaki sposób mówimy, prawda, do klientów. Okay. Praktyki przekonania danej marki, która marka jakby, z której marka jest otwarta, tak? O których dana marka otwarcie mówi, one też działają na ich klientów w sposób taki, o, ja mam taką... Ja myślę podobnie. Ta marka myśli podobnie, tak? Więc ja jestem eko, marka jest eko, kurczę, podoba mi się ta marka, prawda? Więc ale też trzeba pamiętać, że tak naprawdę marka jest pewnego rodzaju ideą, no nie? To jest opowieść. Zresztą Harari o tym w swoich książkach pisał kilka razy, że na przykład nie istnieje coś takiego jak Peugeot. On tam konkretnie dawał... Nie istnieje coś takiego jak Nvidia, nie istnieje coś takiego jak GeForce. Nie? Jakby to jest pewna opowieść, za którą oczywiście stoją produkty, ale teraz co nam mają te produkty mówić? GeForce oznacza, wiesz, profesjonalizm, szybkość, wykonana praca, też kreatywność,
I dopiero to wszystko potem na końcu kupujemy w tym pudełku, w którym jest produkt z logotypem NVIDIA GeForce. NVIDIA, mhm, no. Dokładnie. Bo marka jest czymś gdzieś, to jest coś, nie chcę powiedzieć wirtualne, bo to nie chodzi o wirtualne w sensie takim technicznym, ale to jest coś takiego bardzo ulotnego, prawda? Mhm. To jest wszystko i to jest nic. Witam w naszym programie, to jest wszystko i to jest nic. Nie, to... Mm. To jest, wiesz, co jest fajne w twojej opowieści, do tej pory, co mi się bardzo podoba, że ty pokazujesz, jak bardzo to jest ulotne, jak bardzo dużo, że to właśnie to nie jest tak, że po prostu sobie siadasz, rysujesz lisa i jest załatwione. Jeżeli chcesz to zrobić dobrze, oczywiście, no nie? Jeff Bezos powiedział kiedyś coś takiego, że marka to jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy wychodzisz z pokoju. Czyli kiedy odwracasz się Bezosa, co mówią o Amazonie. Tak. Okay. To jest, więc budowanie tej marki to jest moim zdaniem bardzo ciężki i żmudny proces, ponieważ o wiele trudniej zdobyć czyjeś zaufanie, jak widzimy po wielu przykładach na rynku, niektóre marki bardzo łatwo i bardzo szybko jakimś niewłaściwym ruchem były w stanie właśnie stracić to zaufanie, prawda? A odbudować je na pewno jest niełatwo. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to trochę pogadaliśmy o zdjęciach i mogliśmy się nawzajem wypłakać w ramię, bo ani ty nie masz czasu za bardzo robić zdjęć hobbystycznie, ani ja za bardzo nie mam czasu ostatnimi miesiącami i w sumie latami, bo ten COVID to zjadł już strasznie dużo, ale bardzo mi się podoba i mówię to w 100% szczerze, wczoraj sobie scrollowałem po raz któryś twój Instagram. Bo to, co mega doceniam i wydaje mi się, że tutaj się zgadzamy, to to, że udało ci się znaleźć swój wypracowany przez okres jakiś styl robienia zdjęć, który jest naprawdę bardzo unikatowy i jest... właśnie nie chcę opowiadać za ciebie, ale zastanawiam się, czy ty jakoś to sobie analizowałeś, w jaki sposób doszedłeś do takiego kolorowego, trochę takiego pozbawionego cienia, nasyconego obrazka, bardzo geometrycznego. Wiesz co... Po pierwsze, to ja mam bardzo wielką trudność z przyjmowaniem komplementów, ale dziękuję. Cieszę się, bardzo że się proszę. Podobają. Zdjęcia to dla mnie to jest troszeczkę specyficzna historia. Robię zdjęcia od dawna. Tak naprawdę to była pierwsza rzecz, która mnie, tak powiedzmy, zafascynowała, tak? Którą lubiłem robić jeszcze, powiedzmy, w liceum. Latałem tam z starym Zenitem dziadka i zdjęcia robiłem. Ale później ta moja fascynacja akurat fotografią przechodziła przez przeróżne etapy, tak? Na samym początku, to była pierwsza moja jakby tak tam w ogóle przygoda, czy jakaś taka zawodowa styczność w ogóle z czymś wizualnym, z jakąkolwiek kreacją wizualną, to były właśnie zdjęcia. Mhm. Na początku bardzo fascynowały mnie takie wielkie plany, które zdjęciowe, które również jakby w efekcie finalnym były bardzo mocno obrobione, zabrzmi może źle, ale były to kompozytingi przeróżnych sesji. Mhm. Troszeczkę to były znaki czasów, ponieważ to było powiedzmy jakieś tam 18 powiedzmy lat temu, tak? I wtedy troszeczkę był też taki trend. Czyli... Tak jak trendem teraz jest autentyczność, aha, to te 18 lat temu fotografii dużo, w szczególności reklamowej, było okay. takich trendów, gdzie na przykład, żeby za pomocą fotografii stworzyć coś, co jest... nie byłoby wykonalne, nie byłoby realistyczne za pomocą jakby samego aparatu, więc to była taka mieszanka jakby fotografii, ale również z dużą dozą jakby obróbki. I to była pierwsza moja jakby taka fascynacja. Ja patrzyłem na takie, w Polsce pamiętam Szymon Świętochowski na przykład takie zdjęcia właśnie wykonywał. Mi one się bardzo podobały i to była jeszcze wtedy absolutnie... Nic nie potrafiłem, jeżeli chodzi o jakieś umiejętności Photoshop i tak dalej, potrafiłem. A jak się uczyłeś Photoshopa? Właśnie w ten sposób. Właśnie dlatego, że te zdjęcia tego typu bardzo kombinowane mi się podobały. I tak. Ale w sensie, czyli podglądałeś czyjeś pracę i próbowałeś to jeden do jednego odwzorować? Tak. To była taka, tak? To była taka właśnie historia, że miałem całkowicie inną pracę.
Bardzo mi się... Pochwal się. Wiesz co, w tym okresie akurat... robiłem przeróżne rzeczy w życiu. Okej, okay, dobra. Nie, w tym okresie akurat w życiu miałem 21-22 lata i byłem lektorem angielskiego w prywatnej szkole. Po prostu. I tam lekcje kończyły się o 20.30, o 21.00 byłem w domu i pamiętam, że przez taki okres, jak miałem 21, 22, 23 lata, wracałem codziennie do domu o 21.00 i dzień w dzień, tak do 3.00 w nocy siedziałem przed kompem, tak? Oglądałem wszystkie zdjęcia, próbowałem analizować te zdjęcia, jak oni to zrobili, tak? I teraz, co jest najśmieszniejsze, te takie wielkie budżety produkcyjne. Na produkcję, na studio, na produkcję. Mhm. Starałem się odwzorować i zrobić dokładnie ten sam efekt. A to jest super szkoła życia. W domu. Pamiętam w jednym okresie, później jakieś takie najtańsze lampy, powiedzmy, sobie kupiłem, prawda? Ale jeszcze przed etapem. Błyski. Tak, tak, tak. Pierwsze lampy błyskowe, najtańsze, jakie tam mogłem znaleźć. Ale jeszcze przed tym etapem, pamiętam, to jest dosyć śmieszne. Widziałem, że a kurczę, tutaj ta lampa błyskowa, tam najtańsza, to 200 zł kosztuje. A to spróbuję, pojadę do Obi i za 50 zł taką lampę do remontów kupię. Tak jest, taką 1000 watów żarową. Taką żarową. Było ciepło w pokoju, nie? Było ciepło, było ciepło. Znam to. I postawiłem sobie w domu na przykład i sobie kombinowałem z oświetleniem. Tam widziałem koleżankę na przykład, nie, jak to światło prawda działa, to a tu wyżej, a tu niżej. Koleżanka i tak dalej. Mówi, ja nie, to się na włosy solarium się pisałam. Tak, tutaj koleżance włosy się tutaj topią już od tej lampy i tak dalej. Więc przez lata po prostu kombinowałem to do prób i błędów, tak? Próbowałem odwzorować ten sam efekt w domu za pomocą w ogóle środków, które absolutnie nie przypominały. To też, pamiętam te czasy, a to były super czasy. Jezu, miałem taką lampę i wydawało mi się, że po co ci, oni są głupi, oni wydają tyle pieniędzy na te lampy, Arri, Barri, przecież ja pojadę właśnie do marketu budowlanego, kupię zwykłą lampę, taką budowlaną, 1000, dobra, kupię dwie, wydam 200 zł i jestem już w ogóle studio, bo cały pokój będzie świecił po prostu, jakbyśmy stali w południe, w sierpniu na plaży. Ale to są dobre początki. To są bardzo fajne doświadczenia, tak? To są bardzo fajne doświadczenia. Chodzi mi o to, że takie nauczenie się faktycznie na rzeczach nie do końca przeznaczonych do tego jest dobrą szkołą życia. To tutaj się w 100% zgadzam. Ale czy masz coś takiego teraz, że no pracujesz pewnie na nowym sprzęcie? Dopada ci czasem taka frustracja, że wiesz, że kurczę blade, coś mogłoby iść jeszcze szybciej? Czy bardziej to, co działa wolno, to jest ten proces kreatywny? Wiesz, czy ciebie jeszcze sprzęt w ogóle ogranicza? Czy jest już raczej na takim poziomie, że jest w porządku? No, bo na pewno pamiętasz jeszcze czasy, kiedy komputery były na tyle wolne, miały na tyle wolniejsze karty graficzne, że nawet takie rzeczy jak zapisywanie z RAW-ów do JPEG-ów zajmowało trochę czasu. Były takie czasy. A teraz to już jest ciach. Ale zapomnieliśmy bardzo szybko o tym, jak było i mamy też nowe wymagania, tak mi się wydaje, prawda? Okay. No, powiedzmy, nie wiem, jeżeli chodzi o te RAW-y, prawda, kopiowały się na przykład tam przez jakiś czas, ale na przykład, nie wiem, był to aparat 5-megapikselowy, prawda, a nie 50-megapikselowy, prawda, więc jakby nasze wymagania też rosną. To jest taki proces, taki bardzo naturalny. Musi być równowaga we wszechświecie, prawda? Rosną nasze możliwości sprzętowe, które są oczywiście zawsze wykorzystywane przez producentów oprogramowania. Hej, mamy teraz taki sprzęt, to już ten sprzęt, prawda, który jest teraz, jesteśmy w stanie dojść do takiego etapu, gdzie to, o czym myśleliśmy, co nie było możliwe 3 lata temu, dana funkcja, która wymaga jakiejś strasznie dużej mocy obliczeniowej, teraz będzie dostępna już po prostu dla każdego użytkownika. Więc nasze wymagania też jakby wyrosną. Ja osobiście lubię mieć dobry sprzęt. Ja jestem też gadżeciarzem trochę, ale to gadżeciarz to jest może inny temat, tak? Bo lubię mieć dobry sprzęt ze względu na wygodę pracy. Przede wszystkim, bo to jest powiedzmy jakby całkowicie osobna kwestia, że coś lubię mieć, a inną kwestią jest coś, czy potrzebuję to mieć, prawda? Ale potrafisz sobie jedno z drugim pogodzić? Bo ja muszę czasem sobie robić taką wewnętrzną argumentację, zwłaszcza jak żonie, muszę się wyspowiadać, ile coś kosztowało. Czasami coś chcę.
chcę, ale przetłumaczę sobie, że potrzebuję, tak. Ale zazwyczaj słyszysz, nie, to jest bardzo, nie, to jest bardzo istotne. Tak, ja potrzebuję ten obiektyw kolejny, oczywiście, przecież. Nie, to jest ogromna różnica, przecież ja mam 28 mm, a to jest 24. To jest dramatyczna różnica, to jest zupełnie coś innego. Słuchaj, mam pytanie filozoficzne. Tak. Czy praca w reklamie psuje? Od tego mogłem zacząć, nie? Wiesz co, nie, całkowicie szczerze, nie mam zbytnio dużego doświadczenia z reklam. Był taki, przeszedłem przez okres reklamowy, gdzie pracowałem w kilku agencjach, ale wiesz co, czy psuję? Absolutnie. Myślę, że nie jestem dobrą osobą, żeby się na ten temat wypowiadać. Nie znam. Ciebie nie zepsuła. O. Wiesz co, długo w niej nie spędziłem, tak? Okay, długo w niej spędziłem. Znam bardzo, bardzo wiele moich dobrych znajomych, którzy pracują jakby w reklamie, tak? I nie wiem, przynajmniej tak osobiście prywatnie zepsuci nie są. Ale, osobiście długo w reklamie nie spędziłem i bardziej jakby ten aspekt nie marketingowy, a bardziej aspekt jakby tworzenia wizerunku marki, to jest coś, w czym się chyba po prostu lepiej odnalazłem. Okay. Tak mi się wydaje. Za chwilę będziemy przechodzili jeszcze do challenge'a, ale jedna, gdzie będziesz pokazywał to, nad czym pracowałeś w różnych momentach swojej kariery. Ale zanim to o jedno pojęcie chciałem cię zapytać, bo ja sobie oglądałem ten showreel, który masz na swojej stronie, czyli przegląd swoich realizacji. Mhm. Czy dobrze odczytuję, że styl, w którym jesteś obecnie, to jest, żebym tego nie przekręcił, neomorfizm czy neomorfizm? Kojarzysz, o co chodzi? To jest jakby kolejny etap takiej ogólnie narzucanej, popularnej czy rosnącej popularności stylistyki, która wchodzi, czyli takie gładkie rzeczy, ale jednak z pewnego rodzaju cieniowaniem i pokazujące prawdziwe przedmioty. Tak jak lata temu był skeuomorfizm, gdzie pokazywało się jako ikonkę w telefonie, na przykład ikonka notatnika, to był po prostu notatnik taki fizyczny. Potem od tego odeszliśmy, no nie? Te ikony przestały być takie, a teraz jest pewnego rodzaju połączenie. I coś takiego u ciebie zauważyłem. Chyba, że tego nie definiujesz. Co? Nie, znaczy wydaje mi się, że nie definiowałem tego. Okay. Znaczy inaczej, w mojej głowie to jest też kwestia oczywiście nazewnictwa, każdy coś tam nazywa inaczej. Dla mnie ten neomorfizm, powiedzmy, to jest bardzo, bardzo konkretny rodzaj jakby stylistyki wizualnej, okay, który u mnie jest, tam powiedzmy, może tam jakieś dwie rzeczy, powiedzmy, zahaczają o tą konkretnie stylistykę, tak? Ale nie wydaje mi się. A czy wydaje mi się też, że czujesz, że masz jakiś styl, taki jeden wiodący? Nie powiedziałbym, mam rzeczy, które mi się osobiście podobają, tylko charakterystyka właśnie budowania tożsamości dla marki, tak, jest taka, że to nie jest do końca wykonywanie czegoś autorskiego, prawda? Nie wykonuję czegoś, co mi się podoba, prawda? Mm. Wykonuję coś, co ma być skuteczne dla danego klienta, prawda? Okay. Aby ta oprawa wizualna, identyfikacja wizualna zgadzała się z tymi założeniami, o których na przykład wcześniej rozmawialiśmy. I czasami robimy rzeczy, które no niekoniecznie są w obrębie naszych, powiedzmy, osobistych preferencji estetycznych. Okej, okay. To jest mega skill, że potrafisz wyjść ze swojej, w cudzysłowie, wielkim, ogromnym strefy komfortu, tej designerskiej strefy komfortu, żeby wejść w stylistykę klienta i działać w niej. No bo to jest, wiesz, to jest trochę tak, jakbyś pływał całe życie kraulem i ktoś ci mówi, teraz żabką, no nie? Jakby też potrafisz nią pływać, ale wolisz kraulem. To jest mega skill. Rzeczywiście ciężko by mi się coś robiło, czego ja kompletnie nie czuję, tak? Więc to nie jest tak, że robię coś na siłę, co mi się całkowicie osobiście nie podoba, bo może wtedy też nie byłbym może właściwą osobą, prawda, na akurat do danego projektu, prawda? Więc oczywiście pod kątem samej pracy, no, dobrze jest, jak to się czuje. Ale z drugiej strony nie można, no to nie jest praca na zasadzie mam swoje preferencje wizualne, lubię ten konkretny styl i teraz każdy salon groomerski dla psów, każda jedna firma i startup, w którym będę
pracował przez następne 20 lat, będą wyglądały, będą wychodzić dokładnie w tej samej stylistyce mojej ulubionej. Oczywiście, prawda, więc... A spotkałeś się z czymś takim, ta stylistyka, przepraszam, wynika troszeczkę właśnie jakby z zapotrzebowań i bardziej w postawienia się w roli właśnie odbiorców, tak? Okay. Czyli nie to, co ja o niej myślę, tylko jakie tutaj robimy, jaki tworzymy właśnie, jaką tworzymy tożsamość dla tej marki, jako i w jaki sposób ona będzie odbierana, prawda, przez inne osoby. A spotkałeś się z czymś takim, że przyszedł do ciebie klient, który powiedział, hej, widziałem twoją realizację dla tego klienta i my byśmy chcieli coś takiego? Wiesz, pokazał ci już twoją wcześniejszą pracę i powiedział, my chcemy coś takiego, tylko wiesz, z naszym napisem. I ty wtedy tak, co? Albo może nie, no, bo wiesz, zastanawiam się, na ile potencjalnie klienci tylko mogą się inspirować. Logo i powiększ je. Tak. No to nie, to kluczowa rzecz. Nie? Mam na tyle szczęścia pracować właśnie jakby z klientami, z firmami, które dosyć w miarę poważnie traktują ten proces, który jest wymagany, aby stworzyć tą markę w sposób poprawny, powiedzmy. A z czego, to jest bardzo szerokie pytanie, ja wiem, ale może masz takie stałe punkty, skąd starasz się czerpać inspirację? Bo ja wiem, że to jest proces, który trwa cały czas, tak? Jakby przychodzisz gdzieś, oglądasz rzeczy i ta inspiracja zawsze się ładuje do pamięci, no nie? Ale kiedy na przykład, poza researchem, tak? Bo o tym już rozmawialiśmy w kontekście danej marki. Czy masz coś takiego, że na przykład prenumerujesz coś, bo wiesz, że tam zawsze są dobre rzeczy. Czy masz jakieś strony, które starasz się odwiedzać, żeby... Czy masz jakichś, wiesz, ulubionych artystów, których w jakimś stopniu śledzisz, nie po to, żeby ich kopiować, ale po to, żeby po prostu fajnie myślą, twoim zdaniem, lubisz ich, ich tok myślenia. Wiesz co? Oczywiście ta inspiracja jest absolutnie wszędzie, prawda? Jest wszędzie dookoła, ale to, co bym powiedział, to... Niekoniecznie, jeżeli powiedzmy, nie wiem, pracuję nad projektem oprawy wizualnej, animacyjnej, na przykład oprawa do jakiegoś programu, prawda? I niekoniecznie moja inspiracja przyjdzie również z oprawy animacyjnych innych programów, prawda? Tylko przyjdzie z całkowicie na przykład innego miejsca, na przykład od ilustratora, całkowicie innego produktu, ale na przykład. Kurczę, tu jest taki fajny sposób na przykład myślenia, tak, jakiegoś tam rozwiązania i bardziej zainspiruje mnie sposób myślenia w całkowicie innym produkcie, prawda, który niekoniecznie jest produktem analogicznym. Tak? Ja w ogóle bardzo, bardzo, bardzo lubię ilustratorów. Niestety jakby sam zawsze żałowałem, że to jest jedna rzecz, która to właśnie żałuję, że nigdy nie potrafię rysować, malować tak odręcznie. Tak. Okay. I jestem bardzo, mój jakby proces tworzenia jest zdecydowanie bardziej cyfrowy niż tradycyjny, więc zawsze miałem dużo podziw dla ilustratorów. Mam tam kilku swoich ulubionych okay. I tak, zdecydowanie. Ja słyszałem takie zdanie, kiedyś to Maciej Maleńczuk powiedział, bardzo mądrą moim zdaniem rzecz, która się odnosi do każdej chyba dziedziny sztuki, ale mówił w kontekście muzyków oczywiście, że muzyk, który gra rocka, nie powinien słuchać rocka. Znaczy, to nie powinna być główna muzyka, której on słucha. On powinien słuchać jazzu, hip-hopu, tak. Wiesz, trapu, dubstepów, muzyki klasycznej, bo jeżeli on będzie słuchał tylko rocka, to jego rock będzie coraz bardziej jakimś takim blendem tego rodzaju muzyki, który sam wykonuje. Jeżeli będzie słuchał innych gatunków muzycznych, to z nich właśnie będzie wyciągał rzeczy ciekawe, które przełoży na tego rocka, który gra i ten jego rock będzie nowszy, ciekawszy, będzie po prostu inny, tak. A nie tylko odtwórczy, no bo... A kurczę, wiesz, jak to po raz pierwszy usłyszałem, to zdaje Maleńczuka, pomyślałem, że to jest tak cholernie mądre, bo tak łatwo się zafiksować. Jeszcze w tym takim kontekście podpatrywania, co tam konkurencja robi, no nie? Że można po prostu się skończyć na kopiowaniu rzeczy. Dokładnie. Kiedyś właśnie ten temat muzyczny bardzo mnie kiedyś zdziwił. Jak to po prostu
taki znany, dobry rockman, jak to słucha jakiś po prostu tutaj innych rzeczy, które w ogóle nie są w klimacie jakimś hardkorowym, prawda? A tutaj, a to jest bardzo mądre i to się przekłada na wiele, wiele różnych innych dziedzin. Dokładnie. Więc ta inspiracja wręcz jakby, tak jak mówię, przychodzi z innych pól, nie tylko właśnie wizualnych i wręcz to, tak jak powiedziałeś, nawet byłoby to wskazane, żeby szukać tej inspiracji wszędzie. Nie tylko przeglądając, chociaż nie ukrywam, każdy to robi, ja to robię, wszyscy to robią, no. Nie tylko przeglądając Behance'a i patrząc, jak ktoś inny to zrobił i patrząc, jak ja to mogę tu rozwiązać, ponieważ i patrzę na dokładnie te same projekty. Oczywiście trzeba patrzeć na inne projekty, bo trzeba wiedzieć, co się... Trzeba. Ja bym powiedział, że trzeba. Może ktoś nie czuje takiej potrzeby, nie? Ale nie da się żyć w próżni. Jakiś kontakt, to co powstaje, też powinniśmy wiedzieć, żeby wiedzieć. Tylko to jest taka właśnie też broń obusieczna, bo z jednej strony przeglądamy Behance'a, Pinteresta może, różne miejsca, gdzie są ładne projekty i gdzie są zgrupowane i zebrane ładna twórczość jest zebrana. Przeglądamy, tak? Żeby wiedzieć, co się dzieje i nie jestem pewien, tak, do końca, w którym momencie, czy my jesteśmy w stanie całkowicie jakby to wyrzucić z głowy, robiąc coś nowego. No właśnie. Czy to, co my teraz robimy, siedząc nad nowym projektem, czy to po prostu, wydaje mi się, że miałem pomysł, ale czy to rzeczywiście ja miałem pomysł, czy ten pomysł to po prostu jakieś tam trzy inne projekty, które ja widziałem wczoraj, mi się zmieszały jakoś w głowie i tak naprawdę to jest mój pomysł. Wydaje mi się, że to jest mój pomysł, ale z drugiej strony najprawdopodobniej to jest po prostu, może być przemielona po prostu zawartość rzeczy, które widziałem. Bardzo trudno tą, tak mi się wydaje, bardzo trudno wyznaczyć tą granicę. Pamiętam, że miałem kiedyś taki okres, kiedy się zastanawiałem, cholera. I ja wiem, że to jest trochę taka pułapka myślowa, choć jestem ciekaw twojego zdania na ten temat. Myślałem sobie, kurde, a jeżeli już naprawdę wszystko jest, wiesz, już wszystko wymyślono, już wszystko już było i tak naprawdę od dłuższego czasu cały ten postmodernizm to jest po prostu remiksowanie rzeczy i wiesz, tego leczo po prostu mieszanie drewnianą łyżką, ale w tym leczo już są te same składniki, nie? Już jest ta sama, ten sam skład, po prostu możemy tylko trochę bardziej zamieszać, może trochę dodać innej przyprawy, ale potem sobie pomyślałem... Czy wszystko już było? Ale potem sobie pomyślałem tak, że no ale zaraz, chodzę do kina, oglądam nowe filmy, czytam nowe książki, one mi się nadal mega podobają. W sensie co jakiś czas powstaje coś, co oglądam i myślę sobie, wow, jakie to jest świetne. Kiedy się w to wgryzę, widzę, że to jest w jakimś stopniu twórcze, tak? Że narracja się opiera na jakimś micie, że te rzeczy pojawiały się w innych filmach, może trochę gorzej zrealizowane, ale jednak były. I to się wszystko sprowadza do tego, że nawet jeżeli wszystko już było, to ciągle jest miejsce na nowe, bardzo ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy coś nas, nie wiem, zaskoczy, nie wiem, technologicznie, jeżeli chodzi o CGI i tak dalej, ale w dalszym ciągu dla ciebie świeży jest film i na co on bardziej zwraca mu uwagę, to właśnie historia, scenariusz, prawda, na to patrzymy, prawda, to doceniamy na przykład w dobrym filmie i jest masa filmów, które ostatnio widziałem, które rzeczywiście są świeże, tak, nie można powiedzieć, że powiedzmy są w jakiś sposób kopią, prawda. Wydaje mi się, że w projektowaniu, tak, jest tutaj jakaś analogia. Tak? Okay. Czyli nie szukamy coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, efektów przekombinowanych, tylko ten powrót jakby do podstaw, tak, jest zawsze ważny i zawsze aktualny, bo co w tej przedidentyfikacji, w tym logo jest najważniejsze, tak? To żeby na tym całkowicie basicowym, najniższym, prymitywnym wręcz poziomie. Przemyślenie jest dobre i wydaje mi się, że to jest świetna puenta na koniec naszej części
teoretyczno-filozoficznej, drodzy Państwo, bo teraz przechodzimy do części praktyczno-technicznej. Przed nami jest już laptop, jest już komputer i za chwilę bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć Twoje realizacje w akcji. Jasne. Komputer jest już rozgrzany, teraz z Krzysztofem będziemy przechodzić do fazy praktycznej. Jest odpalony After Effects, ale jeszcze nie zrobiliśmy jednej rzeczy, mianowicie nie sprawdziliśmy, czy nasze sterowniki są w odpowiedniej konfiguracji. Krzysztofie, proszę cię bardzo, przejmij stery. W odpowiedniej konfiguracji, więc teraz tak. Jest. Co tutaj, co zrobimy? Odpalimy sobie GeForce Experience. Tak jest. Tak? Przejdziemy sobie ze strony głównej do zakładki sterowniki. Tak? Okay. I sprawdzimy, o, i mamy dwa do wyboru, sterownik Game Ready i sterownik Studio. Więc do pracy z Afterem, z Premierem, z całą, no, z Adobe plus innymi programami, do wszelkich profesjonalnych rozwiązań, no to sterownik Studio. To włączamy Studio. Po prostu by było stabilniej przede wszystkim. Dokładnie. Czyli to mamy. Więc tak, jeżeli sterownik Studio jest, ja tutaj osobiście... Właśnie, bo mamy odpalonego After Effectsa z twoimi realizacjami w takiej skróconej formie, prawda? Tak, ja po prostu tak naprawdę, powiedzmy, żebyśmy mieli jakiś przykład tutaj do rozmowy, to zgrałem kilka fragmentów projektu, więc powiedzmy, to jest taki skrócony showreel, tylko w formie niewyrenderowanej, nie w formie wyrenderowanego filmiku, tylko w formie projektów, które tutaj poskładaliśmy obok siebie. I od razu ci powiem, że jeżeli chodzi o pakiet Adobe, to głównie pracuję w Photoshopie i w Adobe Premiere, więc kilka razy próbowałem coś robić w After Effects. Jest to już dla mnie wyższa szkoła jazdy, więc jestem mega ciekaw, bo patrzyłem sobie wcześniej, jak to wygląda. Jestem w ogóle ciekaw jak wy, jak też mieliście okazję pracować na przykład w Premierze i próbowaliście coś zrobić w Afterze. Dla mnie to był ogromny przeskok. Ja już się parę razy tak zaciąłem. Po pierwsze dlatego, że After wymaga lepszej karty graficznej, po prostu wymaga trochę więcej sprzętu, żeby to płynnie się odtwarzało, tam więcej rzeczy się gdzieś tam możemy powstawiać. A po drugie dlatego, że to jest trochę inne środowisko pracy, więc gdybyś mi mógł pokazać jak stworzyć albo jak tutaj zmodyfikować oczywiście, bo nie będziemy robić od zera wszystkiego, ale jak takie rzeczy się w After Effects się układa, no bo tutaj też mamy timeline, mamy pewnego rodzaju warstwy, ale jak to z twojej perspektywy wygląda? Tak, no środowisko pracy oczywiście jak z każdym nowym programem to jest kwestia po prostu, musisz w to wejść, przyzwyczaić się, spędzić swoje motogodziny, prawda, poślęczeć, popróbować i przyzwyczaić się do interfejsu każdy, jak w każdym programie, ja Adobe'ego, prawda? Jak z Photoshopa przerzucisz się do innych zastosowań, prawda? Ale na przykład odpalisz Illustratora i byś chciał sobie na przykład... Illustratora też nie potrafię. Nawet miniaturki na YouTube, ale na przykład po prostu, żeby przyzwyczaić się do Illustratora, robić sobie w Illustratorze na przykład zamiast w Photoshopie, prawda? No to też całkowicie, no już te warstwy tam inaczej, troszeczkę gdzie indziej coś się robi i pewne takie mechaniczne przyzwyczajenia do skrótów klawiszowych lub jak coś się wykonuje, a w Photoshopie jest inaczej, w Illustratorze inaczej. I tak samo w Premierze czy w Afterze to będą różnice. I co? Tutaj skrałem kilka projektów, które wykonywałem dla... To jest mashup przeróżnego rodzaju prac od konceptów identyfikacji wizualnej do oprawy wizualnej. Kilka rzeczy jest tutaj takich bardziej też powiedzmy marketingowych, gdzie były to po prostu fragmenty jakichś takich bardziej webowych reklamówek. Pokażmy to może właśnie. Oko? To jest ciekawe. Tak. Oko ci się podoba, tak? Oko mi się podoba. Jest czerwone, więc od razu przyciąga. No, jest czerwone, krwawe. Ja kupiłem sobie samochód w kolorze czerwonym tylko dlatego, bo wiem, że jest najszybszy dzięki temu. Klikując się w oko, tak, to jest fragment akurat identyfikacji wizualnej. Spokojnie, nie wiem, czy to widzieliście. To było tak, najpierw były tutaj takie trzy warstwy, wydawało się, tam krok wcześniej, były trzy warstwy. No tak. Wydawało się, że wszystko będzie proste, ja już myślałem, wow, trzy warstwy tylko, ale prosto. Ty kliknąłeś teraz w samą warstwę tak. Źrenicy oka. I mamy tutaj kosmos, o kurde.
After akurat już tak stricte technicznie mówiąc, to jest taka rosyjska babka, prawda? Czyli matrioszka. Matrioszka, właśnie. Jest tak. Masz sobie jedną warstwę, ale tam wchodzisz i niespodzianka, tam jest 8 warstw i później z każdej z 8 jest 16 i tak dalej. Znaczy to zależy oczywiście od złożoności jakby projektu, więc tutaj mamy całą warstwę akurat już zrobioną, prawda? Tutaj tak naprawdę mam same oko, jakoś właśnie teksturę i tło czerwone. Okay. I tutaj wejdziemy sobie jakby w samo oko. Aha. Sobie pokażemy to oko, żeby troszeczkę było lepiej widać. I tutaj mamy cały ruch, ruch oka. Wow. I tutaj mamy jakby te sekwencje, które składają się, tak? Te warstwy, które się składają na to oko, tak? Czy to, co tutaj jest zrobione, robiłeś od zera? W sensie ruch to jest każda warstwa klatka po klatce. Nie korzystałeś... Tak. No bo wiem, że też te programy miewają swoje takie półprodukty, jakieś pluginy, które ci już ten ruch stworzą. Jak ty pracujesz zwykle? Mhm. To znaczy tak, co na pewno trzeba powiedzieć, że After jest potężnym narzędziem i można zrobić przeróżne rzeczy przez cuda w zależności od potrzeb, prawda? Mhm. I masa różnych przede wszystkim efektów, które optymalizują, automatyzują pracę. Oczywiście masa pluginów jest dostępnych również, tak jak do każdego programu Adobe'ego. Do Aftera w szczególności są tysiące po prostu pluginów. Jeżeli ktoś się zajmuje stricte, nie wiem, na przykład animacją postaci, no to powiedzmy... No, to jest zupełnie inna animacja. To jest zupełna animacja, więc są takie narzędzia też dedykowane na przykład właśnie animacji postaci, które, które tworzą, automatyzują proces na przykład tworzenia takich tak zwanych rigów, czyli właśnie to, żeby narysuję dłoń, narysuję tą część, narysuję ramię, żeby to się dobrze sklejało. I żeby później się wszystko to sklejało i że jak poruszam łokieć, to tutaj już ta moja ręka i dłoń na przykład będą się... Nie zrobi tego, no, absolutnie nikt nam nie wyanimuje tej postaci, żeby się ona fajnie ruszała, prawda, za nas, tak? Jest to bardzo często długa, żmudna praca, żeby coś fajnie wyanimować, ale na pewno jest masa pluginów, które nam to zautomatyzują. Ja osobiście, co mi się też akurat w animacji podoba, to aspekt takiej pracy na totalnych podstawach, że pomimo tego, że można wiele rzeczy na przykład w takim Afterze zautomatyzować, to dużo również jest takiej pracy klatka po klatce. Bo często jest takie przekonanie właśnie, że no mam Aftera, to znaczy, że wystarczy... Samo się zanimuje. Włóż postać, animate, po prostu render, nie? Dwa przyciski i pięknie zrobione. Ja tak myślałem na początku. No, tak. Dlatego po pół godziny od Aftera się odbiłem i powiedziałem, okej. Czyli to jest zupełnie inna zabawa. Czyli to nie zanimuje całkowicie za mnie. Nie, oczywiście... Trochę się śmieję, ale naprawdę trochę tak uważałem, że ta animacja... Wiesz, no po prostu z innego środowiska przyszedłem. Nie myślałem, że to naprawdę wymaga takiego też, bo to nie chodzi tylko o animowanie klatka po klatce jako o żmudnym procesie, ale to wymaga tego pomyślunku, no nie? Wymaga tego zrozumienia, co ja chcę zrobić krok po kroku, żeby to zrobić, bo jak przejdziesz przez cały ten proces animacji klatka po klatce, może się okazać, że to się w ogóle jakoś laworusza, no nie? I wtedy trzeba wrócić do początku i animować wszystko jeszcze raz. I tak naprawdę wracamy tutaj jeszcze raz właśnie do podstaw, a propos też poprzedniej rozmowy, właśnie o wcześniejszej rozmowy o świeżości. Zawsze te podstawy są bardzo istotne, czyli nie wiem, animatorzy w Disneyu, którzy rysowali po prostu klatka po klatce podstaw, te same jakby techniki stosowali, prawda? Okay. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli pomyśl na przykład mam jakiś obiekt, prawda? I teraz pomyśl sobie, jaką on ma gęstość, gibkość, elastyczność, prawda? Czyli jeżeli na przykład bardzo szybko chcemy ten obiekt z jednej strony do dół poruszyć, co się z nim stanie? Czy zrobimy, nie wiem, zastosujemy tak zwany overshoot, to przepraszam, ale też nie wiem, jak to nazwać inaczej. Czy on tak naprawdę pójdzie trochę dalej i trochę wróci za bardzo elastycznie na przykład, prawda? A to pokaż może na przykładzie oka, bo tutaj w sumie mamy też w programie coś takiego, co to zwizualizuje, bo ono się i trochę otwiera,
I źrenica się chyba rozszerza. To znaczy tak. O właśnie, ona się otwiera. To ja może puszczę, jak to wygląda. Tylko tutaj jeszcze oczywiście mamy to bez czerwonego tła. Oczywiście, prawda? Oko, co robi lekko łzawi, otwiera się i zamyka. I wszystkie nasze warstwy dotyczące tego oka mamy tutaj. I o, tutaj na przykład łza duża. Tak sobie opisałem. Dobrze, mamy łzę, ale oczywiście niestety nie mamy czegoś takiego w efektach jak zanimuj łzę. Mhm. Dlatego po prostu jest to, jak tutaj sobie zobaczymy, page down, klatka po klatce, ta łza, tutaj wszystkie keyframe'y widzisz, tak, które są jakby odpowiedzialne za ruch tej łzy i jest to po prostu najprostsza rzecz, nie jest to żaden efekt, tylko jest to po prostu kształt, shape, path, po prostu mamy maskę wokół kształtu i klatka po klatce żmudnie animujemy sobie łzę. Czy tak naprawdę chwytasz, możesz to tak oczywiście. Czyli tak naprawdę chwytasz sobie za te punkty, które są, tak? Ten obrys łzy i każdy z tych punkcików klatka po klatce przesuwasz o tak, oczywiście, daną jeżeli liczbę pikseli, żeby to miało sens. Tak, zróbmy tak, i żeby sprawdzasz, czy po prostu się skleja, nie? Ona tu od razu nie była całkowicie, żeby ona całkowicie nie była widoczna, prawda? O to więc mi tak naprawdę właśnie, to jest szczerze mówiąc praca, powiedzmy, jak ktoś w ilustratorze tak pracuje, prawda? Oczywiście, że i rysuje tak. W ilustratorze, no tak, na wektorze, na krzywych, prawda, tutaj jakby operuje i rysuje sobie kształt i tak naprawdę nic w tym innego nie ma, poza faktem, że nie mamy jednej klatki, tylko wiele i chcemy, aby nam się to złożyło po prostu w płynny i naturalnie wyglądający tak ruch, który oczywiście płynny i naturalny w zależności od oczywiście koncepcji i stylistyki, prawda, którą mamy. Jeżeli przejdziemy też do innego projektu, który też tutaj jest bardziej z kolei na przykład typograficzny na odmianę, tak? Tutaj też możemy sobie, mogę ci pokazać na przykład warstwy, tak? Jak zauważysz, nie jest to całe słowo, które jest zanimowane, tak? Tylko każdą jedną literkę, O, A, D i tak dalej, trzeba było rozdzielić po to, by tak naprawdę animować tutaj, rozciągnąć to D, żeby było w samym outline, później, żeby było właśnie bez outline. Ale sam każda font literka jest, prawda. Ale sam font jest fontem, czy też go zrobiłeś od zera? Tak, też. Możesz go zamienić na krzywę, tak samo jak to robisz w Photoshopie czy w Illustratorze, to jest Adobe, jakby tutaj po prostu. Tekst zamieniam na krzywę i wtedy pracuję na tych krzywych. Tak. Super. Pokaż proszę w takim razie premierę jeszcze, bo chcielibyśmy zobaczyć choć odrobinkę premiera i może puścimy jakiś render z premiera, zobaczymy co się... premiera. Co się wydarzy. Dobrze, tak no to dobrze, no to odpalmy w takim razie, odpalmy premiera. Bo tam jest twój już przygotowany też projekt Showreela, tylko że właśnie jakby jesteśmy dalej, tak? Mamy wyrenderowane rzeczy z After Effectsa, czy przeniesione dzięki Adobe Linkowi do premiera, prawda? No tak, odpalamy premiera. Przyniosłem po prostu projekt Reela, który mam. Dobrze. Przenosimy się z programu do programu, jesteśmy w premierze i tutaj mamy już twój tak naprawdę zmontowany z linkowanych ujęć ten sam materiał, który możesz sobie wyeksportować, możesz go jeszcze modyfikować, no i tutaj już widać pięknie warstwę audio, wszystkie podkłady, no nie? Tak, tutaj przyniosłem po prostu Brilla swojego, który jest zmontowany, więc mamy wszystkie... wszystkie ujęcia, które chciałem po prostu w Reelu wykorzystać, co też się często zmienia. Nie, już wiadomo, człowiek nigdy nie jest z tego Reela. On się, wiesz, dlatego warto mieć zawsze zachowany projekt, żeby podmieniać, nie? No bo niektóre rzeczy za rok, jak obejrzysz, pomyślisz, kurczę, to już bym zmienił, więc to w sumie jest dobra rada, jak się ma tego typu projekty, które się update'uje właśnie jak showreel swój, to warto nie wyrzucać tego pliku projekt, tylko go mieć, żeby móc go modyfikować, a nie robić to od zera. Prawda?
To oczywiście ja nie jestem jedną z tych osób. Oczywiście. Ja nie jestem, nie, ja wywalam projekty. Ale absolutnie, ja miałem klientów, dla których wykonywałem jakąś pracę i którzy po 5 latach, którzy nie miałem w ogóle styczności i po 5 latach wrócili, kurczę, robiłeś taki filmik dla nas, tak robił montaż, znaczy były też rzeczy motion designowe, ale akurat to był jakiś film promocyjny, gdzie był głównie montaż i połączony z animacją. Chcielibyśmy teraz po 5 latach, gdzie nie spodziewałbym się, że to jest w jakiś sposób aktualne, no ale stwierdzić, że chcieliby to jeszcze wykorzystać, tylko potrzebujemy kilka rzeczy zmienić. No wiadomo. Trzeba niestety trzymać wszystko, więc również nieodłącznym aspektem technologii są te dyski backupowe, które po prostu zaczynają gdzieś tam piętrzyć, żeby na wszelki wypadek po prostu mieć. Mam propozycję taką. A swoje? Tym bardziej. Okej. Mam propozycję taką. Możemy zrobić taki mały test, trochę dla zabawy, bo oczywiście tutaj staramy się pokazać, jak rzeczy mogą chodzić płynnie i szybko, ale proponuję, żebyśmy wyrenderowali 2 razy dokładnie ten sam materiał. Raz bez wsparcia karty graficznej, a raz ze wsparciem karty graficznej. To też będzie fajnie pokazywało, jak o ile szybciej cały materiał będziemy mieć już gotowy na dysku. W tym przypadku mamy materiał niepełną minutę, kilka warstw, więc to nie jest ciężka rzecz. Zobaczycie, że to się będzie renderowało całkiem szybko, ale zobaczycie, o ile szybciej cały proces przebiega, kiedy jest wsparcie karty graficznej. Jasne, więc myślę, że możemy to zrobić. Jeżeli jest w sprzęcie odpowiednia karta graficzna, która jest w stanie pomóc, tutaj co tutaj mamy? RTX-a, GeForce-a, prawda? Więc jedną rzecz potrzebowalibyśmy sprawdzić tylko, na wszelki wypadek, wejść sobie tutaj w Project Settings i General i tutaj mamy sposób, w jaki się nasz materiał będzie renderował, prawda? Czyli mamy wybór między software only, OpenCL i CUDA, tak? Czyli cuda się dzieje. Ale najpierw bez cudów. Najpierw spróbujmy bez cudów. Dobra, tak no to bez cudów software only, to puścimy sobie render. To akurat oczywiście nie jest bardzo długi materiał, ponieważ reel trwa dosłownie minutę, tak? No ale zobaczymy tutaj różnicę na tym minutowym fragmencie. No i oczywiście, jeżeli masz dłuższe formy. To się będzie skalować. Ty masz dłuższe formy. Ja mam dłuższe formy. Ty masz dłuższe formy. No to wtedy ta oszczędność czasu będzie wiadomo, tym większa, prawda? Czyli wyeksportujemy sobie. Tutaj pewnie na ekranie będziecie mogli porównać, jak to wygląda. To jest ta wersja wolniejsza, tak? To jest ta wersja, gdzie karta graficzna nie wspiera całego procesu. I faktycznie trochę sobie nie wyobrażam rzeczy dłuższych i bardziej złożonych renderować bez karty graficznej, bo to jest tak niepotrzebna strata czasu. A kiedy jeszcze trzeba renderować, wiesz, tutaj coś wyrenderowałeś i wiesz, jakaś jedna klatka jest czarna, tak? Coś się przesunęło, audio się rozjechało, to trzeba czasem robić po 3, 4, 5 razy, więc te czasy renderu są absolutnie kluczowe, żeby je skracać. Tak. Zobaczmy teraz, jak... No, w szczególności, jeżeli to jest po prostu 5 minut przed północą, czyli a to już w ogóle, tak, deadline, przed prawda? Wysłaniem do klienta, to już w ogóle. No dobra, to zobaczmy, jak to będzie wyglądało ze wsparciem. Ze wsparciem, czyli właśnie zmieniamy tylko w rodzaju rendera na GPU Acceleration, OK. I w tym momencie z akceleracją, jeżeli puszczamy sobie eksport, dobrze, tu wszystkie ustawienia mamy takie same, dokładnie z takimi samymi porównywalnymi. Tu ustawienia mamy takie same, czyli no mają istotne, żeby dwa razy dla porównania, szybciej. Prawda? No. Okej, poszło, dobra, rzeczywiście. I znowu, to tutaj celowo mamy taki bliczek, który da się pokazać w całości, bo no, moje materiały, kiedy one trwają po kilka godzin, to render trwa, wiadomo, kilkadziesiąt minut. Potem trzeba go zrobić jeszcze raz, bo na przykład kolorki źle wkleiłem. Ale to jest zupełnie inna historia. Ja nikomu tego nie życzę, ale każdy, kto pracował, ten wie, że to się po prostu wydarzyć musi. Mój drogi, bardzo pięknie ci dziękuję. Dowiedziałem się dzisiaj kilku bardzo ciekawych rzeczy i takich naprawdę nieoczywistych. Zaczęliśmy od tego procesu kreatywnego, który nie jest tak
och, namaluję sobie pędzlem, jak mogłoby się wydawać, tylko że to jest faktycznie pewien schemat. Opisałeś swoje inspiracje, pokazywałeś, z czego kreatywność wypływa i jak bardzo to wszystko jest osadzone w takim twoim po prostu trybie pracy, więc mega ci za to dziękuję. Was zachęcam oczywiście do tego, żebyście subskrybowali, lajkowali i komentowali, co wy o tym myślicie, bo każdy może mieć inny workflow, każdy może inaczej pracować w tych samych programach. Wy zobaczyliście, jak to wygląda w tym przypadku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pięknie. Dziękuję. Dzięki.